Raz, dwa, trzy, cztery. Witam serdecznie i gorąco z tej strony Lufti, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźminę, edycja rozszerzona. Idziemy teraz do Harrenburga zagrać sobie w nim w kościanego pokera, bo jak pamiętacie, w poprzednim odcinku pokonaliśmy Mikula bardzo szybciutko i teraz idziemy do Harrena zagrać z nim w kości. Wiedźminie? Przysyła mnie wspólny znajomy, Zoltan. Ciebie też w to wciągnął, szczwany kurduper. Ależ wdepnął to gorsze od fistechu. Spokojna głowa. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. Na początku każdy tak mówi. To co, partyjkę? No zacznijmy od poważnych stawek. Ej. Lecimy, nóż też już jest, to jest dobrze. Cały na wejście. Mamy tak, dwie pary, czyli jest dobrze. Co ma kolega? Parę tylko. Nie mam większe prawdopodobieństwo trójki, tak by nie patrzeć, że trafię. Tak więc... I pięknie mamy i trójkę i mamy chyba to jest mały street, czy jakoś tak się nazywa. Nie wiem, nie street, tylko... Coś tam mamy, nie wiem, kto się nazywa. Nie znam wszystkich figur. Proszę bardzo. Mamy jedną parę. No, dwie pary mamy. Co ma kolega? Trójkę. Pięknie. Może się uda wygrać. Oj, oj, przegrałem. Bo dwie ma tylko rzuci, tak jak myślałem. O, no czyli zacznijmy od plecy. Za teraz mamy trójkę, pary, para trójek. Mam tylko parę, mamy i trójkę ma, ojej, oj. Znowu. No przegramy to chyba. Ale mam... Teraz miejmy nadzieję, że coś słabszego mu wypadnie. Wygrałem? Jak mu czwór? Cztery miał. Nie wiem. Przecież trójki tam nie było. Przysyła mnie. Spoko. Dobra, to było. Jeszcze raz. Muszę się odegrać. Parę mam. Dobrze, dwie pary. Dwie pary na wejście to jest bardzo... Nawet mamy już fula mamy. O właśnie, to full się nazywa. Wygrane, dziękuję. Co teraz nam wpadnie? Para czwórek i para dwójek. Dobrze, jest dobrze. Dajmy na poważne stawki, panie prezesie. Ten miej nadzieję, że czwórka wypadnie. Czwórka, 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 proszę, pro. No. To, że rzucił Geralt, naprawdę. Jak w mordę strzelił. Ale dziękuję. Wygrałem, dziękuję, wygrałem. Poszukam innych przeciwników, poszukam bardziej wymagających przeciwników. Jest, bardzo dobrze. Jakby nie patrzeć, nie jesteśmy słabi. To teraz, po wykonaniu tego zadania, może brzemię przeszłości, udajmy się... Czas zgłosić się do Loivardena po zapłatę. Dobrze, udajmy się do Loivardena. A następnie udamy się do naszej wiedźmy Abigail. Bo niestety, ale nasz kolega, tak, na pewno nie kolega, ale wielebny kazał nam iść do niej, bo ona jest pewnie sprawcą tego całego ambarasu związanego z bestią. Ach, kurczę, ramu brakuje. Niedługo będzie i ram. Damy radę wtedy. Czekam na ten ram jak na zbawienie, ale na razie jeszcze nie mam stypendium, także nie mogę za bardzo poszaleć z kasą. Także jak będę miał stypendium, to dopiero będę myślał i wtedy też na pewno zakupię nagrywarkę do PlayStation 4 Avermedi, także będzie unboxing. Kto chciał obejrzeć, będzie na pewno unboxing z
nowej wersji Dragon Age'a na PS4. Prawdopodobnie otrzymam edycję kolekcjonerską, tutaj od takiego znajomego, który prowadzi sklep z grami i będzie ze mną podpisywał. No, będziemy razem starali się promować jak najbardziej, żeby po prostu on też mógł jakoś tam gry te sprzedawać i po prostu, żebym ja też promował jego produkty, jakby nie patrzeć. No to jednak to potrzebna rzecz. To jest nasz widmy Abigail, to potem przyjdziemy do wiedźmy. Mamy znowu skurcze ziołko. A i właśnie będziemy otwierać nową serię. Już udało mi się odzyskać moją starą grę Gothica 3. Posiadam, będziemy mieli wszystkie patche do niej i najnowsze dodatki, jakie są, czyli dodatki questów, przedmiotów i takie tam, ale też edycja rozszerzona z różnymi tam questami i w ogóle tego typu rzeczy i myślę, że zagramy sobie, możliwe, że będzie i cała seria, bo zależy, czy uda mi się odzyskać zapis z części, której nagrywałem z Gothica. Jeśli dobrze pamiętacie, to nie skończyliśmy tej serii, ale możliwe, że mi się uda odzyskać zapis, bo jeszcze ja mam go na starym komputerze, zapis z Gothica, i bym to tylko ściągnął, podmieniłoby się pliczki, elegancko by było, można byłoby grać. Tak więc tutaj zobaczymy, jak to wszystko wyniknie. Jakieś wieści? Pochowałem twojego towarzysza. A więc tak skończył. Gdzieś w zapadłej wiosce. To był godny pochówek. Ma nawet własny sarkofag. No cóż, w takim razie mogę z czystym sumieniem wyruszyć do Wyzimy. Nie zapomniałeś o czymś? No tak, oto twoje 200 urenów. I bardzo ładnie, dziękuję. Udało nam się wszystko ładnie. Pochowałem przyjaciela Loy Wardena i dostałem zapłatę. To teraz musimy powinienem udać się do wiedźmy, dokładnie. Zanim muszę na razie z wiedźmą porozmawiać. Udajmy się do wiedźmy. Antykwariusz nawet tu jest. Psia krew, zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na Co masz ciekawego? Zirykańska alchemia, pewna o doskonałych zirykańskich alchemików, zawiera również recepturę na petardę królowa, król i królowa oraz olej z cintry. O roślinach polnych. Historia najnowsza. Wojna z Nilfgaardem. To nie. Bargesty to też nie. Potwory bagienne. Utopiec, topielec, Belzebub. To nie. O gulach, griwerach, o psach i wilkach. Podstawa alchemii przeciwko nieludziom. Przepowiednia Iliny to nie. No nie ma nic ciekawego. Niestety nie ma nic ciekawego. Nie za dużo się dowiemy. Niech widać. U naszego kolegi teraz musimy udać się do wiedźmy. Sprawdźmy, gdzie jest wiedźma. Wiedźma to już tam byliśmy, koło niej dzisiaj żeśmy przechodzili. Dom Oda. To jest wiedźma. Chodźmy do wiedźmy. Abigail. Tu mamy krasnoludzkiego kowala. Ale na razie nie stać nas za bardzo. Ile mamy pieniędzy? No, 800 złotych. Znaczy 887 orenów złotych. Jest. No, widzę mi się na bańce, co się robisz. Zaczytaliśmy tak. No ale tutaj mamy ładne zapasy, proszę bardzo. Skurcze ziele mam aż 29, a płatki białego mierzu mamy 24, także jesteśmy w bardzo dobrym położeniu, jeśli chodzi o to. I możemy cały czas zbierać sobie. Także to jest właśnie najlepsze, że cały czas można tu przychodzić i zbierać, i zbierać, i zbierać, i zbierać, i zbierać. I cały czas mamy nowe rośliny i cały czas zbieramy. To jest właśnie najpiękniejsze. Tej grze. A tutaj nie możemy. Jesteśmy u wiedźmy Abigail. Zobaczymy, co ona ma nam do powiedzenia w kwestii bestii. Guess where is Abigail? O, się modli. Czego chcesz? Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii.
No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Albin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu 5 kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. O, proszę. Kliknij lewy przycisk. Czego chcesz? O, myślałem, że się zacięło. No dobra, już nie przeczytamy sobie tej. Wielebny uważa, że przyzwałaś bestię. A ty co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest twoja wersja. Nie mam z tym nic wspólnego. Czego chcę? Rudowłosa Abigail. Pokaż mi swoje towary. Dokładnie. Najpierw chciałem to sprawić. No właśnie, chciałem ci sprzedać tutaj czaszki. 25 renów, zawsze do 25. No, nie oszukujmy się. Smarowidło. Tutaj możemy gęsi smalc oddać też. Też możemy tutaj... O, podstawy alchemii otrzymaliśmy książkę. Od mistrz Jędrzej. O, substancje dodatkowe dostaliśmy jakieś. A możliwość pozyskiwania w roślinach polnych to już czytaliśmy, przeraza to też. Tutaj mamy książki do sprzedania. Mogliśmy sprzedać antykwariuszowi, nie pomyśleliśmy. Też właśnie tutaj też nie pomyślałem, żeby sprzedać, ale to myślę, że potem sprzedamy. Akurat mamy płatki białego mirtu, to możemy przekazać naszej pięknej Abigail. Przyniosłem płatki białego mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź 2 uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się 3 razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmi i magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. To my akurat udamy się szybciutko do antykwariusza, sprzedam te książeczki. I tak nie mamy przy okazji zadań żadnych pobocznych, to od razu przyjdziemy. No, mamy gorący towar, ale to muszę zanieść paczkę Harena do karczmy mieć kutłacz w zimie, ale to dopiero będziemy w zimie. Tak więc udamy się na razie do antykwariusza, damy mu tą książkę, sprzedamy. Będzie elegancko, tak myślę. No, te książki po prostu zarobimy jakiś tam hajsik, no. Na kajsi zawsze się przyda, no nie oszukujmy się. No, powiem wam szczerze, odkąd grałem pierwszy raz w Wiedźmina, no już zagrałem kilkadziesiąt razy, nie powiem, że nie, ale powiem wam, że istnieje takie coś, czego ja się nawet nie spodziewałem, że jakby nie patrzeć tutaj, jakby to powiedzieć, też są kilka jest takich rzeczy, których nawet ja nie pamiętam, naprawdę. Mimo, że się gra w tą grę, ale ona cały czas zaskakuje, cały czas zadziwia i cały czas mnie po prostu motywuje, żeby grać. I nie kupiłem jeszcze nigdy tutaj nowej, jak to się nazywa, kołczanu czy pancerza dla Wiedźmina tutaj. Dopiero potem, jeśli mogliśmy zdobywać, to dopiero wtedy zdobyłem ten kruka, jeśli się nie mylę. Się nazywa zbroja. Dobra, pierdu, będzie wiosna. Sprzedamy. Historia świata, proszę bardzo. Co tutaj?
seria najnowsza, ale możemy jeszcze sprzedać tutaj zwoje. Sprzedamy elegancko i wszystko mamy załatwione. Ile zarobiliśmy? Proszę bardzo, 1011 mam. Bardzo fajnie. Jedzenie tu połóżmy. Co to mam? Sok malinowy, tak? Kurczacz, ja tutaj mam. O, tymerska żytnia. Srebrny sobie załóżmy, tak. Szafir mamy. Tutaj to się może sprzeda. Może jeszcze chodźmy do karczmarza. Może karczmarz zechce od nas kupić coś. A czego tu chce? Czego tu chce? A nie, tu nie. To może pójdźmy. Odpocznijmy. Masz wolny pokój? Tak. Jak dla ciebie, 5 orenów. Skurczy synę, 5 orenów chcę. 5 orenów. Jesteś na chwilę. Przepiła Szani. No ale sprawdźmy, czy możemy wytworzyć jakiś tutaj. Może. O, puszczyka możemy wytworzyć. No i to by było na tyle, bo nie mamy alkoholu. No właśnie, właśnie. Muszę alkohol dobrze zbierać. I nie mam żadnych talentów. No nie mamy niestety. Dostrojenie. Tu nie będziemy nic dostrajać. Tutaj wszystko mamy. Także przekimajmy się tak z 3 godzinki. 4. No dobra, 4. I udajmy się do naszej wiedźmy Abigail. Idziemy drugi raz tą samą drogę. No ale zawsze to zbieramy jakieś kwiatki twojego mirtu czy coś w ten sposób. Na pewno to się przyda. No, ja też nie za bardzo lubię pchać fabuły tak bardzo do przodu, żebyście też mogli zauważyć, że można bardzo fajnie tutaj rozwijać postacie swoje, bo im bardziej rozwiniemy tego Geralta na samym początku, tym lepszy potem się okazuje w późniejszych walkach i to jest akurat fakt, bo na pewno im lepszy teraz na przykład poziom, to będziemy w pierwszym rozdziale, w drugim, w trzecim, to wszystko potem na samym końcu nam się kumuluje i to akurat jest wielki plus, potem jest Geralta, i chodzi o walkę. Na przykład. Tylko przykład podałem. W razie czego. Jakby ktoś coś tam miał jakiś. Czego chcesz? Mikstura jest już gotowa? Tak. Alvin, wypij to. I żadnego marudzenia. Gorzkie. Mówiłam, żebyś nie marudził. A teraz mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie, nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji. Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze, wykrzywione alkoholem i pożądaniem. Różnij ją, pokaż jej, że jesteś mężczyzną. Złoto, złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć, kara ostateczna. Kto na nią zasługuje? Kto jest winny? To umrze. Bestia już raz umarła. Nie boi się śmierć. Jest śmierć. Jak chcesz pokonać ludzką podłość, łowco bestii? Mieczem? Ty, który umarłeś, a wciąż chodzisz po jędrzynach. Powiedz mi, kto jest winny? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc 7 sfer opuść to ciało, zaklinam cię, odejdź. Chce mi się spać. Alvin, do łóżka. Przed tobą był tu inny wiedźmin, Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj. Sprawdźmy, co zostawił u nas Berengar. Tutaj mamy notatki Berengara. Noc pierwsza. 95 kilo mięśni, około 1,5 metra wysokości, kły długości męskiego kciuka. Unikać. Noc druga. Wyjąc przyzywa bargesty, demoniczne pochodzenie prawie pewne, noc trzecia, wysokie
wysoce odporna na żelazo i znaki, przyszła po trzech jirden, nawet ich nie zauważają. No czwarta. Wszystkie cechy demona Arzura potwierdzone. Bestia zada pytanie, ten kto nie odpowie, będzie mógł ją zabić. Aha, moment, tutaj zapisany upiorny pies, ślad zaświatów. I to chyba byłoby na tyle. Musimy udać się do wielobnego, majstra wielobnego. Tak jak pisało. Także za chwileczkę się udamy tutaj. O, klikniemy. No dobra, dobra, dobra. Muszę iść do wielobnego, aby przekazać mu informację o bestii. Dokładnie. To on, może zacznijmy śledzić. Musimy udać się do wielebnego. Szkoda, że nie można tak przełajem tak przejść. Szybciej by było na pewno, a my przejdziemy sobie pędy. Zobaczymy, co nam do powiedzenia ma nasz piękny wielebny. Nogi mnie bolą. No nogi go bolą i on biega. No to jest masakra. Tutaj co się dzieje? O, wielki łowczy. Witajcie, Wiedźminie, łowczym tu jestem. Witajcie. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście Wiedźmin. Nie? No dobrze, nie chcecie wiedzieć, wasza wola. Czym rzecz? Szukam roboty dla Wiedźmina. W zasadzie sam miałem się tym zająć, ale skoro już jesteś... Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul zapewne. Rozejrzę się. A najpierw powiedz, ile za to dostanę. Ech, wy Wiedźmini, nic bezinteresownie. Powiem tak. Zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Chłopi mówili coś więcej o potworze znad jeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Jak wyglądał ten stwór z krypty? Wydaje mi się, że to zwykły gul, ale czort wie. Pójdź i sam sprawdź. Powiedzcie mi, panie łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę. Tajemnica zawodowa. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham. Ile za utopca? Zależy, kto zleca, ale tak średnio to... Około 80 orenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód. Wszystko drożeje. Tylko anachroniczny Wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmińcem nazywają. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? Nic nie. Bywaj. Ja. Relatyw się zajęliśmy tymi, jakby nie patrzeć, i z gugulami z krypty, ale i zajęliśmy się też, jeśli pamiętacie, utopcami. Przepraszam. I właśnie tutaj wszystko zmierza ku dobremu. Jakby nie patrzeć, a ja nie włączyłem stopera, także pięknie. Można, można, to jest lufty, tego nie ogarniesz. Masakra. Płatki białego mirtu mamy, zebraliśmy. I także biegniemy sobie tutaj kulturalnie do naszego wielebnego. A odnosząc się tutaj do kolejnych serii, to chciałbym, żebyście też pisali w komentarzach, jakie byście chcieli serię zobaczyć u mnie. Także prosiłbym, żebyście tam mogli mi podpowiedzieć, pomóc. Byłoby naprawdę zacnie. Tak więc... Ktoś mógł, zapraszam gorąco do pomocy. No chodźmy do wielobnego. Mów szybko. Wiem już, skąd wzięła się bestia. Wiedźma ją sprowadziła? Nie. Bestię sprowadziła ludzka niegodziwość. W wiosce musiało dojść do jakichś zbrodni. Aby zabić bestię, będę musiał dokonać sprawiedliwego osądu tej sytuacji. To ciekawa informacja. Owieczki błądzą. Dobry pasterz musi nawrócić je na właściwą drogę.
Inaczej pożre je wilk. Dowiem się wszystkiego i znajdę sposób, by zaradzić problemowi bestii. Muszę zebrać mieszkańców. Oto twoja nagroda, Wiedźminie. 200 orenów. Zrobiłem już wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś. Gdzie jest kryjówka Salamandry? Przychodzisz w odpowiednim momencie. Idź do karczmy. Niedawno zajęli ją bandyci z Salamandry. Ich kryjówka znajduje się w starym domu karczmarza. Olaf powinien mieć klucz. Wiedźminie? Tak. Nic. Niech wieczny ogień świeci nad twoją duszą. Tak więc musimy udać się, i dobrze słyszeliście, do karczmy, gdzie zajęli ją bandyci z Salamandry, także udajmy się tam. Mam nadzieję, że uda nam się to szybko załatwić. No i na tym zakończymy nasz odcineczek. A odnośnie tych następnych odcinków z Wiedźmina, odcinki z Wiedźmina będą ukazywały się raczej nie tak często. Znaczy co dwa dni, no może troszkę rzadziej, zależy to jak wszystko będzie wynikało z zajęć po prostu moich, bo jednak moje zajęcia no też dużo tutaj odbierają czasu mi. Muszę też zająć się tylko tym, ale też jeszcze no, mam inne sprawy, no wiadomo tutaj. Jakiś obiad, kolację czy coś takiego, to też jednak zajmuje troszeczkę czasu. Także tutaj muszę się pouczyć, czy też zająć się tutaj innymi sprawami. Ale myślę, że jeśli będę miał już na Avermedię Portable Little, to na pewno wtedy już będzie mi... będę mógł zacząć nagrywać z PlayStation 4, a jeśli zacznę nagrywać z PlayStation 4, to będzie taki plus, że no, po prostu będzie mi prościej, będzie wiadomo, będę mógł sobie, przygadajmy na to, nagrać to rano przed zajęciami. Zostawić komputer, żeby obrabiało się i od razu, żeby upnęło wszystko. No nie oszukujmy się, ale tak inaczej to byłby problem. No. Sprawdźmy, co się będzie teraz działo. No proszę. Wybijmy może eliksir. No dobra. Nie, proszę, zostawcie mnie! Gołąbeczko, zaraz inaczej zagruchasz. Trzymaj łapy przy sobie, palancie. Patrzcie, jaka ostra. Tym lepiej, tym lepiej. Pamiętacie tę panienkę od Mikula, tę Ilzę? Też niezła była, tylko strasznie się darła. Aha, to kto? Też jesteś nowy? Pewnie kazali ci tu czekać, tak jak nam. Chodź, zabawimy się z tą gołąbeczką, zanim szef po nas przyśle. Ta pani jest pod moją opieką. Żaden z was jej nie tknie. A to niby czemu? Jesteśmy tu, żeby się zabawić i nikt nam tego nie zabroni. Czyżby? Czas umierać! Zacznijmy tutaj walczyć. I dobrze, i raz, dwa, trzy. Wybierzmy szybko. G. I idź poszło, dobra, jeszcze. Ostatni został, dziękuję bardzo. I nie ma innych. Wszyscy popadali. Padalce. Geralt, przybyłeś w ostatniej chwili. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Tym bandytom udało się mnie zaskoczyć. Nie zdążyłam uciec, tak jak reszta wieśniaków. Zabili też karczmarza. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. To prawda. Nieźle ich poszatkowałeś. Wiesz, chyba nie będę dłużej zwlekała z wyjazdem do Wyzimy. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Odprowadzę cię. Jak widzisz, okolica nie jest zbyt bezpieczna. Nie kłopocz się o mnie. Salamandry ci się wymkną, jeśli będziesz tracił czas na odprowadzanie mnie. Poczekam tu na ciebie. A kiedy będziesz kopał im tyłki, dołóż jednego kopniaka ode mnie. Nie omieszkam. Wrócę tu po ciebie, Szani. Będę czekać. Ciało kaczmarza. Sprawdzę, co ma w kieszeniach. No właśnie, musimy sprawdzić, co ma w kieszeniach w ciele karczmarza. Znajduje się, mamy tu jakąś kanapeczkę, tu troszkę alkoholu, tu troszkę alkoholu, zawsze i dwa orenki. Zwłoki karczmarza, proszę bardzo. Mamy klucz. Zdobyłem klucz do kryjówki Salamandry, muszę się tam udać. Dokładnie. Głowę mu pociąłem, dobrze. Tak więc
Wyjdźmy. No i tak właśnie, kochani, tak zakończymy w tym miejscu następny odcinek z naszej serii. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do udostępniania go, do komentowania przede wszystkim, do zapisywania się do gier online ze mną, no i do innych rzeczy, tak więc zapraszam gorąco, subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie łapki, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!